Siemaneczko, z tej strony Agromati. Witam was serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale. Jak widzicie, dzisiaj coś nietypowego, coś nowego. Znajdujemy się na mapie Mazowszany i tutaj będzie nowa seria. Seria zastąpi kamienkowe gospodarstwo. Na mapie kamienki się pożegnaliśmy. Niestety minę się wyjebane na tą serię. Nic nie powiedziałem, jeśli ta seria zostaje czy nie, ta więc po prostu sobie sam zdecydowałem. No i stwierdziłem, coś nowego nie zaszkodzi, no i jesteśmy na mapie Mazowszany i ta mapa nam po prostu zastąpi mapę Kamienki, no i dzisiaj ruszamy na żniwa. Na tej mapie jest troszeczkę większa maszyna, bo jesteśmy tutaj bardziej rozwinięci, ale myślę, że tutaj żadnej przeszkody nam to nie zrobi. Dzisiaj ruszamy na żniwa, pierwsze żniwa na tej mapie. Tam zlecimy oczywiście Bizon ze sieczkarnią, jest to Z056. Z PGR-u jeszcze miałem numer 9, sieczkarnia nowa dołożona. Tam jest troszkę paliwa, żeby nam nie zabrakło. A my sobie lecimy, sobie podbieramy troszeczkę, żeby było git. No i dobra, kieruneczek. Chyba wyjeżdżamy, nic nie ma. Myślę, że spoko, taka seria będzie. Ogólnie ta seria też będzie jakby sobie gra poza odcinkami, ale też na odcinkach, żeby ta seria wam też się nie znudziła i żeby no nie było jak na kamienkach, że kurczę, co drugi odcinek to samo robimy, to nudne troszeczkę. No i dzisiaj żniwa zaczynamy. Mam nadzieję, że wszystko będzie git. Troszeczkę taki próg jest tutaj, taki chodnik jest wysoki, ale damy radę, dobra. Tam jest tak, wszystko sobie przygotujemy oczywiście. Tak będzie, myślę, w porządku. I co, lecimy? No i tak, dzisiaj zaczynamy żniwa. Ogólnie bardzo dobry syp, jak widzicie, już mamy na kawałka, mamy 6%, super, super, że tak to będzie. No i co, w ogóle bym chciał powiedzieć? Seria ta zastąpi mapę Kamienki. Dlaczego ta mapa, dlaczego tak? Ponieważ na tej mapie sobie tak pogrywałem na singlu poza odcinkami, stwierdziłem tutaj na odcinki z tej mapy, no czemu nie przy okazji tutaj właśnie grania sobie na singlu, bo też odcinki mi się wydaje, że to się fajnie wpasują. Też ta mapa jest skończona, mapa jest na mod hubie, jest na pewno lepiej wykonana niż tamta i ta mapa jest większa, najbardziej dopracowana, bo tego najbardziej oczekiwałem, bo Kamienki no troszeczkę odbiegały jednak moim wymaganiom tam żali po ogólnie, powiem szczerze. No, tu raz na oko będzie, że jest cały zbiornik, jest super, fajnie, że go sypię. Cieszy mnie ten fakt jednak, bo no fajnie, że będzie tego zbocha troszeczkę. A patrz, ma dodatkową uprawę, widzicie, kusimy sobie dodatkową uprawę, to jest chyba żyto czy coś takiego. Że ma fajne dźwięki, jak słyszycie nas, myślę, że wam to się fajnie spodoba i tak. No, ogólnie myślałem, czy w ogóle robić jakąś kolejną serię, bo ale stwierdziłem, no żadnej serii single nie ma, ten kanał tak umiera, ale może ta seria właśnie jakoś temu kanałowi w jakimś tam stopniu pomoże, tam co możecie napisać, czy może jakieś macie inne sugestie na tą serię, jeżeli nie macie wyjebane, no bo jestem, powiem szczerze, zawiedzony moimi widzami, powiem tu prosto, ostatnio na tamtym odcinku z Kamiennych pytałem, nikt mi nic nie odpowiedział, no nie było komentarzy, więc trochę smutno. Mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej, a jeżeli nie, to nie wiem, zobaczymy, czy w ogóle jest sens tą serię właśnie robić, no ale taki odcinek jak ten przykładowy oczywiście wolno nagrać, no bo tutaj się nic złego nie stanie, jeżeli taki takowy odcinek byśmy nagrali, tam więc no tutaj raczej problemu z tym, że tak to nie powinno być. Posiadamy tutaj 60 Zetora oraz MTZ-a z turem. No troszeczkę są lepsze maszyny niż na kamienkowym gospodarstwie, no ale tamta seria trochę była nudna. I nie wszystko jakby mi wychodziło mi do końca, ogólnie sobie cofniemy, nie będziemy kusili tego, bo ja całego kółka nie zrobię, bo mam 70%, a niestety zbiornik w Bizonie jest jakiś full wielki, bo nie mam jakby drobnego, bo w tym Bizonie wolno było wziąć inne, ale wziąłem taki zwykły jakoś tamten i no nie do końca mi się podobał, ten myślę, że wydaje się, że no wygląda naprawdę ok. Ogólnie fajnie, bo są też grube pokusy, z tej sumy coś na pewno będzie tam, więc no nic, tylko się po prostu cieszyć z tego powodu. No wiecie co, mamy te 77%, my sobie to wystypiemy. Już teraz, tak, to szybko, ale po prostu potem. No, chciałem zrobić to będzie to naokoło, a tak to na koło nie zrobiłem. Dobra. Ogólnie dość realnie to będziemy robili. Będziemy sobie wysiadali do otwierania jakiejś rury i tak dalej. Chociaż ta, w tym kombajnie chyba rura jest mechaniczna, z tego co pamiętam. No, nawet nie ma triggeru, żeby tu, bo są takie kombajnie, wiadomo, Bizony są takie przerobione, że mają tą rurę otwieraną stąd. Tam chyba stąd się rura będzie otwierała. Jak mnie pamięć nie myli, no zaraz zobaczymy. Tak, stąd, dobrze myślałem. Czy źle myślałem?
Ty, ej, to są doskonałe życia, nie? Dobrze, myślałem. Ona chyba automatycznie nie chciała wychodzić, tylko sobie po prostu kręcimy w tym, w kombajnie. Dobra, idziemy poza tora, po nasze przyczepy. Ogólnie GUSPA nie prezentuje całego, bo no dowiecie się, co na tym GUSPie jest pewnie w odcinkach, jak oczywiście odcinki będą. Mamy za tora, dwie przyczepy, autosankę oraz tu chyba jakaś czeska, ta zielona, ale no... Nie chciałem samych autosanek, chciałem coś właśnie coś innego. Potwierałem sobie, bo to jednak lato. Więc no, troszeczkę ciepło jest w tym farmingu, tam zapadałby. Dobra. No i wyjeżdżamy, ogólnie bierzemy dwie przyczepy, bo dość fajnie sypie i mam nadzieję, że no trochę tego towaru będzie. Ogólnie jeżeli tak, takie informacje kanałowe, jeżeli ktoś ten odcinek słucha i ogląda uważnie live'y, dupa, gówno, za przeproszeniem, nie przechodzą dzwonki, nie mam pojęcia. Na trzech kanałach jest to samo, na tym kanale nowym tak samo, nie mam pojęcia. Nie wiem dlaczego tak jest, no nie streamuję, bo nie ma sensu, jak są dwie osoby na live'ie. Powinno być po 200 osób, tak szczerze. A nie dwie osoby, jest troszeczkę, no na chuj mi to. Natomiast mówię, no live'ów na razie nie ma, są pierwsze wakacje bez codziennych live'ów, bo zawsze, jak pamiętacie, jak ktoś pamięta, starszych widzów, zawsze na wszystkich moich kanałach, na tym realnym i na tym gamingowym, wakacje były codzienne live'y, nie? No a w tym roku niestety jest jak jest, no i tych live'ów nie ma, więc to nie jest moje winy, ja tam czas mam, ale no YouTube'a stwierdziła, że będzie mi jebała na dzwonki, tam są trudno. Natomiast no tego na razie nie będzie, jeżeli chodzi o jakieś inne serie, no jest z Wiktorem ta seria o dziwo, jest co tydzień, jest fajnie, bo ta seria inak idzie, nie spodziewałem się, że będzie tak dobrze, bo... Nasza ta seria jakoś tak na multi nie wychodziła, a ta seria wreszcie wyszła, więc cieszę się niezmiernie. Z tego powodu, o Jezu, się przepraszam. Ale nie mam brzydko. A potem ma taką kolizję, bo tak przewaliłem. Wiem, to z mojej winy, ale to sobie po prostu jemy bizonem. No i co, pierwszy zbiornik zaczyna się wyspełniać naprawdę git. Chyba mnie trochę powinna z tego zdjęcia, myślę, że nie będzie to wyglądało źle. Jedyną przyczepą podobną jest ta autosanka, co była na tamtej mapie, bo reszta to naprawdę wszystkie mapy są zmienione, nie ma na tej 30, 60 jest też inna, tam są troszeczkę tu jednak zmian było. Ile to będzie mieć ton? No, trochę to już będzie. No niecałe 2 tony, zawsze coś jakby nie patrząc. Teraz na razie zaparkujemy tutaj, bo tutaj po prostu będzie miejsce, w którym nie będzie mi na razie zawadzał, tam jest to. Rury raczej nie chowałem, bo wiadomo, w bizonach się rury nie chowa zbytnie do koszenia, jak to jest tak w realu. Ale daliśmy mu, leci. Ile to jest fajnie, bo zaczynamy jednak serię od żniwca, jak to co w realu, to tak jest farmingu, tak się udało na tej serii właśnie to połączyć, więc myślę, że spoko to wygląda. I że tu nie ma jakiejś gorszej tragedii. No i tak, jeśli chodzi o ten kanał, Speed Gamesy, ta seria i kamienkowe gospodarstwo, nic więcej na pewno nie będzie. Eurotracka chujowo przyjęliście, tam z Eurotracka na pewno nie będziemy kontynuowali, bo nie ma po co. Nowe gry inne na tym kanale nie ma chyba chętnych, natomiast nowe gry też nie będziemy testować. Nic nowego nie będziemy wchodzili, bo to po prostu nie ma po co. Natomiast on zostanie tak jak jest raczej, no mówię, zamiast tej serii, możecie też pisać, jeżeli tą serię chcecie, na dłuższą metę, to możecie napisać jakieś sugestie, na przykład nazwę serii, to czegoś fajnie ta seria była nazwana, bo na pewno kamienkowe gospodarstwo nie pasuje, bo to na pewno nie jest kamienki, tam jest za Chiny. Ogólnie ten odcinek długi będzie, nie mam pojęcia, ale nagra ten odcinek jednak, no, jak jest strasznie gorąc, a musiałem włączyć wiatrak, bo wiatrak jednak robi za duży szum na odcinku, więc no masakra, jestem w całym mokry. Tak to w lato jest na kąpie, więc na kąpie bardzo rzadko się, albo wieczorami, bo po prostu, no, jednak kąp grzeje, swoje daje, tam jest, no, pod tym względem lipa troszeczkę, no ale życie ogólnie też wyjeżdżam sobie i nie będzie mnie 2 tygodnie w sierpniu. Wyjeżdżam od 14 do końca w sumie sierpnia, dopiero gdzieś we wrześniu powrócę na YouTube. Znaczy jeżeli chodzi o jakieś może live, które by były, choć no, raczej live'ów nie będzie, ale mówię, jakieś tam wpisywanie komentarzy, w ogóle to bardziej będzie takie 3 tygodnie przerwy. Jeżeli będą odcinki, na pewno będą wszystkie odcinki nagrane na zapas, oprócz może tej serii. Ale to będą Speed Games i seria z Wiktorem, a jak coś to się odmawia dużego w lecie, bo też mam nagrane na zapas, tam na pewno odcinki będą. Te 3 tygodnie, choć ostatnie tygodnie było trochę gorzej, bo nie było odcinku cały czas, były niekiedy, raz były, raz nie były. Z tego względu, że robiłem prawko, udało mi się zdać i po prostu no, nie miałem zawsze tego filmu wystawić. Też nagrałem ten odcinek ogólnie w środę. Link jest, czy nie będziecie mieli, chciałbym, żeby był na piątek, może środa. I powiem szczerze, no też w tym tygodniu będę jechał jakieś auto kupować, szukać tam, no mówię, dlatego czasu też czegoś dużo nie mam, potem to auto będzie kupić, trzeba będzie powiązać oleje, zarejestrować, mówię, takie durno, natomiast no
też tego czasu jakoś w chuj nie będę miał. Na pewno pojawi się vlog z nowego auta na kanale tym realnym, bo to jednak na realny pasuje. A myślę, że to jest spoko, że kupiłem auto, coś fajny vlog. Chciałem pokazać, coś się pozmienia, może w jednym vlogu jest jakiś teraz, no nie wiem, coś tam może ciekawego pozwiedzamy. Co może coś z reala pojedziemy, coś nagrać dalej. Chciałem na Kaszubę, chociaż na Kaszubę mam strasznie daleko, bo jestem za polskiego. No nie wiem, czy by to wypaliło, ale no jakby coś wypaliło, to naprawdę by było no super. Bo jednak tam fajne zostałem, takie zaklepane gospodarstwo, gdzie bym mógł ponagrać, ale mówię, trochę daleko, ale tam jakieś są zbiory marki, takie, mówię, inne rzeczy. Też fajne zestawy tam mają, ogólnie coś innego u mnie po polskiego z takim czymś, no naprawdę średniawa. Też bardzo fajnie, bo New Holland T6 nowy jest tam czerwony, taki unikatowy. Naprawdę, jeżeli chodzi o nagrywanie, no będzie co nagrać, więc cieszę się. No i może jakieś większe gospodarstwa typu Mokrzyn, Kiet, mówię, jakieś auto tam. Wszyscy sobie podjadę i właśnie z ekipą jakoś nagramy to, ale to mówię, zobaczymy, nic nie obiecuję, bo to niestety czas to robi swoje. No, będziemy wsypać kolejną autosankę. Znaczy kolejny zbiór na autosankę, no i spoko, myślę, że no tu dobrze przywiozłem te przyczyny, bo to chyba będzie więcej niż ta autosanka. Mi się wydaje, że na tą zieloną część usypniemy. Tam jest Elux, tak szczerze, ogólnie Zetor spoko, ten co ma Majster 69. No tak, Zetor nie jest brzydki, ale stwierdziłem, a weźmiemy go. Czemu by nie? Czyli jeżeli chodzi o jakieś filmy realne, coś tam nagrywam, chociaż to jest gorzej, to no, nagrałem bardziej na zapas, najlepiej w inne lata będzie to sobie stawiało, albo w zimę. Mówię, no bo nie wiem dlaczego, ale na moim kanale jakby nie działają dzwonki, na żadnych z trzech kanałach te dzwonki nie przechodzą. Mam trochę lipa, no ale co ja to poradzę, tak średnio, co mam poradzić? Teraz zboże zakwaszczone, wiadomo, na polskiej wsi nad to zboże tak bardziej klimatycznie wygląda, jak jest tak zakwaszczone. Myślę, że spoko, nie ma tragedii. Ogólnie biznes na razie bez awarii, ten też jak na biznes jest dobrze. No to wiadomo, z biznesem to nie też tak wszystko pewnie jest. Tam już no, takie życie. Też trochę w te wakacje mówię tak bardziej, chcę sobie tego czas prywatnie pospędzać, coś w tym stylu, ale mówię no średnio z tym czasem jednak, nie? Jeżeli tutaj to prawko, to skupowanie auta, to zobaczymy. Coś tam mówię ponagrywamy, na pewno będzie jakiś vlog z nowego auta, jakieś tam wymienianie rzeczy, jakieś tam opowiedzenie o tym aucie, jakieś parę słów, że jakie ono jest, jakie nie jest, coś tak, żeby coś było, nie? Jakieś tam, no, jakieś informacje, dlaczego, no, taki wybór, taki inny vlog, myślę, że spoko, coś, że też no, jakiś vlog się pojawił do mnie w ogóle. Choć nie mam kamerki sportowej, mi kamerka sportowa się to umarła i na pewno już z kamerką sportową nic na tym kanale raczej nie będzie, bo wątpię w nią. Odreanimujemy i chyba po prostu na tego ujęcie z aparatu nie będzie nic w typu z błotnika. Wiecie, gdzieś tam na jakiejś maszynie, jakby kamerka sportowa, no bo jak aparatu nie wiem, na gruba rania przyczepię, bo nie mam magnesu na aparat. Jednak byłoby szkoda troszeczkę, jak kamerka jednak była za 500 zł, a nie za 2000 jak aparat. Tam jest no, taka sytuacja. Ogólnie sobie to pole jakby na dwie części przydzielimy i będziemy tak jakoś jedną część, a potem drugą. Tak raczej będzie wygodniej. Wiadomo, trzeba sobie jedno życie ułatwić, a nie utrudniać. Jeżeli chodzi o jakieś realne vlogi, nie mam gospodarstwa, to nic takiego nie będzie, bo drugim pyta, czy jakieś nagrania, jakieś vlogi gdzie do traktora. No nie bardzo, bo nie mam prawa jazdy na traktor. Tam jest trochę, no nie bardzo, by to było możliwe. Tam są z takim czymś, to niestety nie. No tak to jest z tym ludziom, no co to mogę powiedzieć, to jest życie. No i ten klip, ten hasło tego klina jakby, znaczy klina, no ten kawałek kosiłem na drugiej stronie, w ogóle odcinek mówił, żeby był dłuższy, ale chciałem to całe Polsce wykosić na odcinku, żeby już było fajnie skończone, myślę, że spoko. Nie będzie mnie tu mieli za złe, mam nadzieję, no nie powinni się mieć, tak się nie robi. No i tu powiem tak szczerze, możliwe, że w kolejnym roku właśnie pójdę na drugie prawo, czyli na B+E, czyli żeby mieć na traktor, ale to w kolejnym roku, w tym roku, to nie mam zbytnio czasu, ani byłoby. Jakby ktoś pytał, to jest taka sytuacja, dobra, omijaczek mi powstał. Od razu zabijamy tutaj i wykusimy sobie taki rządek, bo tu nie mam nic na nawracania, a jednak no... Ten nawracanie by było spoko, jakby nie patrząc, no i cyk. Chociaż tak, może teraz z drugiej strony nie wiem, czy to będą dwie przyczepy, aż trochę chyba może przesadziłem. Trzeba posypać na zieloną, bo zielona jest może większa. Może na tą zieloną wszystko weszło, bo to stwierdził, a
nasypię na dwie przyczepy i teraz będzie pewnie w jednej mało cała, a w drugiej mniej się będzie cała. No dobra. Nie wyliczyłem, moja wina, no ale... To co? Miało się lepsze nadzieje. Lepiej było przed dwoma niż jedną, jakby nie starczyło, nie? No jak ktoś mówi, dobra, wysypiemy, mamy 90%, to już nie będę tutaj tego do kasza, bo mi się to nie zmieści. Ogólnie mapa bardzo fajna, klimatyczna, mała mapa. No i przede wszystkim skończona, ma wręcz więcej skupów, jakieś tam fajnie to wygląda. Mój zdaniem naprawdę mapa spoko. Mała, straszna, no ale tutaj nie chcemy jakiejś nie wiadomo jakiej maszyny iść. Może maksymalnie tylko 150 konia, więcej nie, bo niektóre pola to pole, no jest duże, jakby nie patrząc. Nie są pola, które są też fajnie się połączy i naprawdę mogą. No, takie pola wyjść, przed to pole jest jednak trochę kawałek, jest na myślę, że te 150 konia, to ja wiem maksymalnie więcej. Byśmy tu nie poszli, to ja mam TZ, a z parasu można kolejny odcinek czekał, poza odcinkiem poprasuję, bo tutaj jeszcze jedno pole skosiłem. Mamy też tu belki porobione, łąka zebrana jest, więc no, coś na tym już porobiłem, jakby nie patrząc. No, tego trochę tych belek wyszło siana, po 2000 chyba każda. Tam no, coś już na tym porobiliśmy na pewno. Ty, ja mówię wszystko na to sankę zbiorę, to była bekasa, jeżeli bym wszystko na to sankę zebrał, ma tylko dwoma wielkimi przyczepami. No bo to tylko jeden zbiornik, to więcej niż jeden zbiornik raczej nie będzie, tak szczerze, nie? Może się uda. No a zresztą okaże się. Jeżeli też chodzi o serię z Wiktorem, czyli sąsiedzi na zawsze, nie wiem płaść dlaczego go źle słychać, o modory mikrofon, ja go słyszę inaczej na nagrywach, a inaczej jak tego, jak jest na YouTubie. Już próbowaliśmy jakieś cuda robić, nie mam pojęcia, nie wiem co jest przyczyną, myślałem, że jego mikrofon, ale mikrofon ma dobry, jakoś u niego w sumie nie słychać okej, nie, i to jest dziwne. A co na to poradzę, no nie bardzo. Nie bardzo co na to poradzę, po prostu taka musi być. Nic, no życie. A już chyba być musi, no co, poradzimy. I właśnie wszystkie maszyny z tej mapy są wydane, spójrzmy mnie pytać, czy mapa, te maszyny są wydane, wszystko z tu jest wydane na tej mapie. Tak by zrobiłem, że wszystko będzie wydane, że właśnie nie było potem jakichś komentarzy dziwnych, o daj linka, skąd to jest, a po co i na co i tak i tak. Bo te komentarze potem męczą człowieka, tak szczerze powiedziawszy, więc no. Dwa ostatnie paski, jeszcze sobie to wysypiemy i zobaczymy, ile tego zboża z tego pola dało. A nie dwa ostatnie, też jak omijak będzie brzydki, no ale omijakiem też podoby się zająć, żeby to no, ładnie wyszło. Dobra, wysypało, to jest zajebiście. Lecimy dalej z ciężkim owocem naszej pracy do tak czepa. No i co, koniec z nich na tej mapie chyba wszystkie pola zostały, chyba został się rzepak, aż sobie sprawdzimy, czy jeden rzepak tu jeszcze został, czy koniec. To jest, a nie, to jeszcze jedno pole jest, dobra. Jedno pole jeszcze jest do skosenia. Tego. No i to już nie będzie chyba tyle. Rzepak jaki ma? Rzepak jest zielony, nie, rzepaku to w ogóle nie mamy. Tu jest jako kubrydza, no i to jeszcze na pole, takie małe pole, to jest tam po kosze, poza odcinkiem, bo tam dużo nie ma. To już w sumie spoko, jeżeli przyczepy, to wszystko sobie na jedną przyczepę wsypię, znaczy na dwie. To bo drugie pole tego samego, to na to okej, dobra, to nie ma tragedii.
No i na drugą przepycie jednak sypnęliśmy. Coś jakby nie patrząc się zmieściło, więc no spoko. To co, dziękuję za odcinek. Zostawcie łapę w górę, na razie, cześć.